Cześć, jestem Jakub Wiatkowski, to jest kanał Ibisoft na YouTube, a dzisiaj opowiem Wam, jak było na Devconie. DEVCON, jak wspomniałem trochę nieskładnie w nagrywanym szybko intro do tej relacji, to największa Uber konferencja informatyczna na świecie. Odbywa się tradycyjnie, bo już od 24 lat, w Las Vegas w stanie Nevada w USA i jest nazywana największą konferencją hakerską. Gdybym postawił tutaj kropkę i przeszedł dalej, zostaje wam tkwiących w większości w błędzie, ponieważ media na przestrzeni lat skutecznie wynaturzyły słowo haker, przypisując mu wyłącznie negatywne konotacje. Nie będę teraz rozwodził się nad semantyką i tłumaczeniem, kim był, jest haker. Zrobię może o tym oddzielny odcinek z cyklu Informatyka dla nieinformatyków. Ale jeśli chodzi o DEFCON, to bardzo ważne jest, by zrozumieć, że jest on kierowany nie tylko do specjalistów od bezpieczeństwa komputerowego, zarówno tych zabezpieczających, jak i tych łamiących zabezpieczenia. Ale jest przede wszystkim kierowany do pasjonatów komputerów i nowych technologii. Dlatego też, moim zdaniem, jest to największa, najlepsza e, informatyczna konferencja obecnie na świecie. Dla prawdziwego pasjonaty IT jest tym, czym na przykład Mekka dla muzułmanina. Devcon po prostu trzeba zobaczyć. Swoją relację podzielę na poszczególne dni które spędziłem w Vegas, tak by oddać Wam w pełni moją perspektywę na tą konferencję, bo jak sami organizatorzy przyznają, DEFCON jest dla każdego czymś innym. Nie wiem, czy wspomniałem, ale w tym roku było ponad 22 tysiące uczestników. Tak, dobrze usłyszeliście, ponad 22 tysiące ludzi mających mniejszego czy większego hopla na punkcie komputerów i nowych technologii. Dokładnych liczb nie ma, ponieważ jedną z zasad DEFCONu jest brak rezerwacji czy kupowania biletów online. Wszyscy uczestnicy muszą odstać swoje w czwartek rano w kolejce i tylko w gotówce zapłacić za ten oto upragniony identyfikator, tak zwany badge, gwarantujący wejście na teren konferencji przez kolejne cztery dni. Tak, aż cztery dni i to prawie non-stop. Tak więc biorąc pod uwagę skalę tego wydarzenia i ilość zapewnianych atrakcji, bo tych była cała masa. O czym za chwilę. Niestety nie sposób było zobaczyć wszystkiego, a już na pewno nie można było we wszystkim uczestniczyć. W tym nagraniu jedynie nakreślę, co było dostępne i jakie były opcje dla uczestników. Każdy kto był, wyniósł zupełnie inne doświadczenie i to jest naprawdę niesamowite, że impreza o tej skali Potrafi zaspokoić indywidualne potrzeby każdego pasjonata. Tegoroczna impreza odbywała się, jak już wspomniałem, w Las Vegas, w hotelach Ballys i Paris. Hotele te są ze sobą połączone, tworząc jeden wielki kompleks, i nie ma problemu przy przechodzeniu z jednego do drugiego. Jednakże trzeba mieć świadomość, że chodzić trzeba. I to dużo. Ponieważ w telefonie mam wbudowany krokomierz, mogę śmiało Wam potwierdzić, że 5 km dziennie to było absolutne minimum, jakie uzyskałem przez te 4 dni. Niektóre dni dobijałem nawet do 10 km, co było już dla mnie trochę wyzwaniem, głównie przez problemy z nogami, jakich nabawiłem się już godzinę po wylądowaniu, ale o tym może wspomnę w szczegółowej dziennej relacji. Mimo sporych rozmiarów organizacja była sprawna. Momentami miałem wrażenie, że nawet trochę przesadzona, bo czerwone koszule, czyli tak zwane DEFCON Guns, dbający o porządek i sprawną organizację, czasem odnosiłem wrażenie, że podchodzą do swojej roli zbyt służbiście, zbyt pedantycznie wywiązując się ze swojej roli. Ale w końcu to impreza na 22 tysiące osób, więc może jestem w błędzie i to był jedyny sposób, aby zaponać na taką publicznością? Tak czy owak, przez cały czas trwania konferencji wszystko z mojej perspektywy działało w porządku. Wszelkie wydarzenia, konkursy były tam, gdzie powinny być, i odbywały się na czas. To najczęściej ja nie zdążałem tam, gdzie chciałem, i ciągle towarzyszyło mi uczucie niespełnienia, że jeszcze tego nie widziałem, czy tamto mnie ominęło. Niestety, jak wspomniałem, nie da się zobaczyć i doświadczyć wszystkiego. Co więc organizatorzy przygotowali w tym roku? Zacznijmy od podstaw każdej konferencji, a więc od prelekcji tudzież wykładów. Te podzielone były na 5 sal konferencyjnych, nie licząc wykładów specyficznych dla takich mini-podkonferencji, takich jak TiaraCon czy QueerCon, o których jeszcze wspomnę. A więc były to ścieżki 1-3 w części konferencyjnej hotelu Paris, ścieżka DevCon 101, i SkyTalks. Osobiście byłem zaledwie na dwóch czy trzech wykładach, bo zgodnie z krążącą po konferencji taką anegdotą, powiedzonkiem, There are no talks on DevCon, czyli w wolnym tłumaczeniu nie ma wykładów na DevConie, sugerując dobitnie, że ta konferencja nie polega na siedzeniu kamieniem na sali wykładowej, a doświadczaniu samemu tego co jest poza wykładami. Co więc poza wykładami? Oczywiście warsztaty. Na nie trzeba było się dodatkowo zapisywać. Ich dostępność była bardzo ograniczona. Raptem około 2,5 tysiąca miejsc. <laughs> Może to się wydawać dużo, ale przy 22 tysiącach odwiedzających nie było to wystarczająco i wiele osób musiało obejść się smakiem. Ja bodajże czekałem chyba łącznie 4 godziny w kolejce żeby się zapisać. Oczywiście nie było to specjalnie uciążliwe, ponieważ akurat poznałem wtedy wielu fajnych, sympatycznych ludzi, którzy również czekali w kolejce na warsztaty. Tak więc miło spędzaliśmy czas. Zresztą w czwartek, o czym trochę powiem później, nie było jeszcze tak dużo rzeczy do, do zwiedzania, do dorobienia. Do tak więc nie było to zbyt uciążliwe. Kolejną aktywnością były tak zwane demolaps, czyli prezentacje przy stolikach. Odbywały się w sobotę, ale niestety kolidowały u mnie z warsztatami, o które tak przecież walczyłem. Tak więc ja na nich nie skorzystałem. Nie tam, chyba bodajże na sam koniec się załapałem. Mam nadzieję, że mam gdzieś, gdzieś nagranie tego. Natomiast jedną z najlepszych aktywności, moim zdaniem, były tak zwane wioski, z angielskiego Villages. Były to wydzielone tematycznie pokoje, czy też stoliki na, na większej sali, gdzie można było po prostu spotkać się w gronie osób mających podobne zainteresowania. Wiosek było sporo. Postaram się pokrótce je wymienić i scharakteryzować. Nie byłem na wszystkich, bo, bo po raz kolejny wspomnę nie było na to czasu. Te kilka, na których udało mi się być, opiszę szczegółowo w mojej dziennej relacji, gdzie dzień po dniu opowiem Wam, gdzie byłem, co widziałem, co robiłem. Ale wracając do wiosek. W porządku alfabetycznym, a przynajmniej takim, jaki został przyjęty w przewodniku, były to Biohacking Village, czyli wioska dla osób zainteresowanych połączeniem biologii i informatyki. Biohacking, jak dobrze zrozumiałem, polega na usprawianiu własnych biologicznych możliwości, umiejętności, zdrowia czy samopoczucia. Następna to Car Hacking Village, czyli wioska hakowania samochodów. Ponieważ jestem sporym wielbicielem motoryzacji, mam nawet osobny kanał na YouTube, który, na który czasem coś wrzucam związanego z samochodami. I prowadzą również portal o autach amerykańskich. To oczywiście była to jedna z wiosek, w których spędziłem najwięcej czasu. Udało mi się nawet porozmawiać z autorem podręcznika hakera samochodowego, Craigiem Smithem, który oprócz autografu zrobił dla mnie prezentację tego, oto widocznego na zdjęciu zestawu do hakowania sieci samochodowej, sieci KAN. Krek oczywiście nie był jedyną osobą, z którą miałem przyjemność porozmawiać i otrzymać indywidualną prezentację. Podczas połączających dyskusji dowiedziałem się, w jaki sposób dokonuje się na przykład inżynierii zwrotnej nowoczesnych kluczyków samochodowych, czyli Ataku, który kilka tygodni później Volkswagen potwierdził jako skuteczny i umożliwiający otworzenie większości aut tej marki. Naprawdę fantastyczne miejsce i fantastyczni ludzie. Poza tym dodam, że to nie byłem ja osobiście jakoś specjalnie potraktowany. Po prostu tak wygląda DEVCON. Ludzie podchodzą, rozmawiają i nieważne czy są to właśnie Autorzy książek czy wybitni specjaliści. Naprawdę atmosfera na Devconie polega właśnie na tym, że każdy z każdym może porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, czegoś się po prostu nauczyć. To jest piękne. Kolejną wioską były Crypto i Privacy Village, czyli wioska zorientowana na tematy związane z kryptografią. Głównie z tego co widziałem, odbywały się tam mini wykłady, ale podobno też były mini warsztaty. Przyznaję, że nie byłem tam zbyt długo, zaliczyłem chyba tylko jedną prelekcję. Idąc dalej, mamy wioskę hardware hacking, czyli wszelkiej maści hakowanie sprzętowe. Odbywało się to na głównej sali wiosek i konkursów, a stoliki wyposażone były w akcesoria do lutowania oraz kilka różnych pudełek z przeróżnymi układami scalonymi, z których można było sobie skanibalizować jakieś ciekawy, ciekawe układy scalone czy inne elementy elektroniczne. Niestety, ilekroć tam tędy przechodziłem, to wszystkie stanowiska były zajęte, więc mam mały niedosyt, jeżeli chodzi o zabawę w modyfikacje sprzętowe, tak więc może w odkładanym już od jakiegoś czasu cyklu Ubisoft po godzinach nadrobią te zaległości. Kto wie. Kolejną również związaną z hakowaniem sprzętu wioską była tak zwana IoT Village, czyli wioska internetu rzeczy, gdzie odbywały się zarówno wykłady, warsztaty, jak i konkursy. Jednym ze znamiennych wydarzeń było zhakowanie wózka inwalidzkiego i termostatu, który wysyłał malware, czyli złośliwe oprogramowanie. To tylko potwierdza, jak istotne jest tworzenie produktów, biorąc pod uwagę zasady bezpieczeństwa komputerowego. Oczywiście hakowane były również bardziej popularne urządzenia typu domowe routery, podmieniając im firmware, czyli podstawowe oprogramowanie. Ale to raczej żadna nowość i nawet sami w IBISOFcie robimy podobne rzeczy na porządku dziennym, na przykład przerabiając domowe, tanie routery na tanie i jednocześnie bezpieczne bramki VPN. Kolejną wioską była Lockpicking Village, czyli wioska otwieraczy zamków. <laughs> Nie wiem jak to bardziej składnie po polsku powiedzieć, by oddać istotę rzeczy, jaką jest po prostu frajda z zabawy wydrychami i otwierania za ich pomocą różnych prostych zamków i kłódek. Naprawdę, godzina zabawy w obrębie tej wioski jednoznacznie uświadomiła mi, jak istotne jest posiadanie atestowanych zamków. Te tanie marketowe otwiera się nawet w kilka sekund. To nie żart, może nawet zrobię o tym filmik z małą demonstracją. Idąc dalej, mamy Social Engineering Village, czyli wioskę poświęconą inżynierii społecznej, czyli, jak mawiał sam Kevin Mitnick, technice łamania ludzi, a nie komputerów. To często ludzie są najsłabszym ogniwem w zabezpieczeniach komputerowych, i na warsztatach i wykładach na tej wiosce można było się dowiedzieć od praktyków, ludzi przeprowadzających pentesty, jak jakie techniki stosują, by łamać ludzi i jak szkodzić ludzi, by takie ataki nie były możliwe. Kolejną wioską był Tamper Evident Village, czyli wioska poświęcona technikom zabezpieczeń fizycznych, coś dla fanów seriali z serii CSI. Było m.in. otwieranie kopert bez naruszania plomb, konkurs dostania się do skrzynki zabezpieczonej odpowiednio i, i tym podobne aktywności. Tak więc mimo, że np. nowoczesny sprzęt serwerowy posiada czujniki otwierania budowy, to nie gwarantuje, że nie da się otworzyć tejże obudowy tak, bo ominąć czy oszukać ich działanie. Kolejną wioską było Wireless Village, czyli wioska poświęcona wszelkim komunikacjom radiowym. Zarówno popularnemu standardowi Wi-Fi, jak i Bluetooth, każdy fan radiotelekomunikacji i zabawy w eterze, znalazł tam coś dla siebie. Ciekawostką, o której nie wspomniałem wcześniej, było Data Deduplication Village, czyli wioska duplikacji danych. Osoby, które przybyły na DEFCON przygotowane, mogły zostawić kilka paru terabajtowych dysków w wyznaczonym miejscu, a potem następnego dnia je odebrać, wypełnione po brzegi przeróżnymi materiałami. Na koniec został Packet Hacking Village, czyli wioska hakowania pakietów. Innymi słowy, dekodowanie protokołów, podsłuchiwanie wszelkich form komunikacji i w przypadku wykrycia nieszyfrowanych danych, publikacji ich na ścianie owiec, czyli ścianie wstydu, ponieważ każdy, kto w dzisiejszych czasach nie szyfruje swoich połączeń i przesyła hasła otwartym tekstem, jest uznawany w pewnych kręgach za owcę tudzież nieświadomego zagrożeń baranka. Wszystkie te konkursy i aktywności miały oczywiście za zadanie promowanie szyfrowania i dbania o bezpieczeństwo własnych danych. Odbywały się warsztaty i wykłady. Wiaski ja omówiłem w miarę szczegółowo, bo w moim odczuciu były najciekawsze, ale oczywiście to nie wszystko. Konkursów nie będę już szczegółowo omawiał, jedynie pozwolę sobie pokazać wam w przewodniku, co było. O największym konkursie, czyli o finale Capture the Flag, opowiem w szczegółowej relacji dziennej. Omawiając też wydarzenia z czwartku, opowiem o największym evencie, tudzież wydarzeniu, jakim był niechybnie Cyber Grand Challenge. Poza nim, jak widzicie, w przewodniku było też kilka mniejszych wydarzeń. Dla fanów na też się coś znalazło, ponieważ praktycznie co wieczór był organizowany tak zwany movie night, czyli kino. Jakby był ktoś ciekawy, to tu jest repertuar. Większość filmów już widziałem i z tej formy rozrywki nie skorzystałem, ale jest na tej liście jeszcze kilka pozycji do obejrzenia. Jeśli ktoś miał nadmiar gotówki, to była możliwość kupienia przeróżnych, fajnych gadżetów w tak zwanym Vendor Area, czyli obszarze dla wyselekcjonowanych wystawców. Można tam było kupić naprawdę przeróżne rzeczy. Zaczynając od koszulek, czapeczek czy innych elementów ubioru, poprzez sprzęt komputerowy zarówno współczesny, jak i ten retro, wytrychy, narzędzia do pentestingu, a nawet całą w pełni funkcjonalną stację basową sieci komórkowej. <grych> tak więc y, wszyscy od zupełnych amatorów po wyspecjalizowane służby specjalne y, mogli znaleźć coś dla siebie. Szerszą relację zdam w kolejnym z odcinków. Na koniec każdego dnia na dywkonie, gdy już zapadła noc, oczywiście odbywały się imprezy. Każdego dnia było kilka różnych imprez do wyboru w różnych klimatach muzycznych i nie tylko. Moją ulubioną była impreza bodajże w sobotę, gdy cała sala bawiła się przed sceną, na której stały superkomputery, biorące udział w Cyber Grand Challenge, własność departamentu obrony USA o, o wartości bagatela 55 milionów dolarów. Nawet udało mi się cyknąć fotkę ze zwycięzcą, czyli Mayhemem. Jeśli kiedyś powstanie Skynet znany z Terminatora, to wiedzcie, że to jego sprawka. Od niego wszystko się zaczęło. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do udostępniania tego filmiku, zostawienia łapki w górę i odwiedzenia naszego kanału na YouTube oraz profili społecznościowych na Facebook, Google, czy Twitter. Ostatni odcinek tej serii możesz zobaczyć, klikając na jego miniaturkę. A subskrypcja kanału zapewni Ci powiadomienie, gdy pojawi się następny filmik. Pozdrawiam i do zobaczenia!